hun fik, at kom af jeg. Żywy lód, jedziemy po żywym lodzie. Mój serdeczny przyjaciel wczoraj jechał tu 25 na godzinę. To ja też wariatem nie jestem i nie będę przeginał, ale co to tam gazu, to słyszę takie brzyp, 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 brzyp. Ale jaja, chyba to ogarnę. Idzie jakoś, a non stop mieli. Wow. Ale jak cieplutko mi się zrobiło, nawet nie muszę teraz podgrzewać kabiny. A jak hamowanie? No można by rzec, że hamulców nie mawa. Oh my god. Pedał był w podłodze oczywiście przy tym hamowaniu. To nie było miętkie hamowanie, tylko takie bardziej twarde. Pierdolę, przeżyłem coś ciekawego na ostatnim zakręcie. I wychodzę, idę po kiety. Założę, 16 km będę jechał na kietach. Tu w lewo nie za bardzo wyjechać, bo jak widać ktoś naczepo przypieprzył, to chyba się nie da. Dość wąsko jest, a znowu tam trzeba w dół zjechać. Lód jak skór i będzie trzeba się kietować. Doradźcie, tutaj ryzykować? Był ktoś w Abelwajer, wyjeżdża się w lewo? Pokażę wam jak jest ślizgo, bo tu gość taki idzie. I zobaczymy czy się wypierdoli. Nie ma tragedii może. Nie wyjebał się. Ale jeszcze damy mu może szansę, co? No weź się. Nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, co nie? Żart?